Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Cipek i słuchajcie, jesteśmy sami. Niestety jesteśmy dzisiaj sami w Minecraft, ale... I zobaczcie tylko na to, co my tutaj mamy. Mamy tutaj... Słuchajcie, zresztą zobaczycie za sekundę już zupełnie sami. Zanim zaczniemy, słuchajcie, odcinek, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał i żeby nacisnąć łapę w górę. I słuchajcie, zapraszam was serdecznie na mojego Instagrama, jeżeli chcecie. I zobaczmy, co my tutaj mamy, ponieważ są, jak widzicie, dwie skrzynki, są dwa dispensery i w każdej z tych skrzynek są dwie różne rzeczy. I pewnie już widzicie... Po tym tutaj, po tej zbroi, co się będzie działo w dzisiejszym odcinku, zresztą poza tym, zaraz. Po miniaturce i po tytule wiecie. Mamy wybrać sobie, którą zbroję i którego smoka wybieramy, ale zanim to zrobimy, naciśniemy oba te dispensery. Uwaga, pyk, pyk i zobaczcie na to. Mamy dwa różne jaja smoków. Jedno to jest niebieskie, drugie to jest czerwone. I oba sprawiają, że wyrośnie nam zupełnie, zupełnie inny smok, którego wybieramy. Co może oba te smoki przetestujemy i zobaczymy, jak wyglądają i potem podejmiemy dopiero decyzję. Ale póki co musimy na pewno podjąć decyzję, którego, którym będziemy, czy będziemy lodową zbroję mieli, czy ogniową zbroję, lodowy miecz, czy ogniowy miecz. Dobra, wiecie co? Wezmę lodowy miecz, wezmę czerwoną zbroję, tak żeby było wszystkiego po trochu, jak kuzacku wygląda ta zbroja. I weźmiemy sobie może tą niebiesko-diamentową zbroję dla niego oraz oczywiście wszystkie rzeczy, które potrzebujemy. Chyba to wszystko jest potrzebne, nie? Dobra, zabieramy zresztą wszystko. Po co ja mam się w ogóle zastanawiać? Zabieram wszystko. O, git. Dobra, to chyba potrzebujemy jeszcze, to potrzebujemy. I to powinno być już wszystko, więc idziemy i słuchajcie, wyklujemy nasze smoki. Zobaczymy, jak one będą wyglądały i potem podejmiemy decyzję, który będzie naszym smoczkiem. O, jak fajnie. Tylko teraz pytanie, co my mamy z tym zrobić? Rzekomo ciepło na niego działa, a na tego woda, więc tego chyba tu mam wrzucić po prostu do wody. Okej, zadziałało. Czy coś się stanie w ogóle? Czy jakby ile mam czekać teraz na to? Ale na pewno dostaliśmy tutaj wiaderko wody. O, patrzcie, coś się stało. Zamroziło się jajko. Dostaliśmy wiaderko wody i dostaliśmy zapalniczkę. To może trzeba wylać na tą wodę. Okej. A na tamto, może tamto trzeba podpalić? Tu się nic nie dzieje, prawda? Dookoła podpalimy? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Bo środka się nie da chyba, nie? A, da się środek. Rusza się, patrzcie na to. Patrzcie, jak się rusza. Dobra, czyli chyba dobrze zrobiliśmy. Zamykamy. Słuchajcie, czekamy chyba, aż się wyklują nasze jajka. Przepraszam, że przeszkadzam, ale słuchajcie, mam do ogłoszenia jedną ważną rzecz. Nie wiem, czy wiecie, ale mam kanał vlogowy, na którym robimy różne zwariowane rzeczy, a vlogi pojawiają się codziennie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, chcielibyście zobaczyć różne zwariowane rzeczy, które się dzieją w biurze, zarówno ze mną, Streetsusem i z całą ekipą, to słuchajcie, zapraszam was bardzo serdecznie. W karcie macie link oraz w opisie możecie znaleźć link do kanału. Nie przeszkadzam już dłużej. Jo. Zobaczmy sobie w tym czasie tą drugą zbroję, bo jestem jej też ciekaw. Ta czerwona jest spoko, naprawdę. Ale czy biała nie jest lepsza? Ej, ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. Piszcie o komentarza, która jest lepsza. Czy biała, czy czerwona? Obie są tak naprawdę mega fajne. I zobaczcie, sprawdzamy, jak działają nasze miecze. Uwaga, ogniowy miecz. Ho! Podpalił go chyba, ale pada deszcz, więc nie zadziałał. A lodowy? Co? Widzieliście to? Jak zamroził w ogóle, o co chodzi? Dobra, na pewno będziemy potrzebować name tagów, skoro tak, bo są dwa name tagi, które się nazywają smok zipka. Smok zipka, okej. Okay. Czyli będziemy musieli nazwać nasze smoki. I co dalej? I co dalej? I mamy jakieś mięso. Zobaczymy za chwilę. Halo? Kluje się coś, czy nie? Wynocha od moich jajek, kurde. Musimy bronić jajka przed potworami, okej. Okay. Co się dzieje? Czemu te jajka w ogóle się nie wykluwają? Nic się tutaj nie dzieje kompletnie. Ile to może trwać? A może tu jest za mało tego? Może potrzebują więcej miejsca? Wykopiemy tutaj. Czekaj, czy cokolwiek, coś się stanie w ogóle, jak tutaj wykopię. Dobra, słuchajcie, wykopałem taki większy ten, nie wiem po co w sumie. Po prostu nudzi mi się, okej. Okay? No dobra, zostawiam to. Trzeba czekać po prostu, trzeba być cierpliwym. Okej. Okay. Tylko ciekawe, które pierwsze. Dobra, znajdziemy sobie jakieś fajne miejsce obserwacyjne. I będziemy czekać, aż się wykluje chociaż jeden ze smoków. Tak. Dobra, słuchajcie, mamy to! Wykluło się pierwsze jajko! Schodzimy do niego! Gdzie ty jesteś, smoku? Smoku, gdzie ty jesteś? O, jest tutaj! Patrzcie na niego! Czekajcie. Czy możesz ty wejść tutaj? Halo? Smoku? Co jest z tobą? Dobra, nazywamy naszego smoka, słuchajcie! Uwaga! Smok zipka jest! I co teraz? I mogę coś z tobą zrobić, panie smoku zipka? Halo? Okej. O! Jest, mam go na ramieniu! Patrzcie, jaki on jest słodki! Co? Ale słodziak! Ale zarobisty smok! Jest w tej zbroi jeszcze, jak wyglądam. Ej, słuchajcie, czekaj, dobra. Do tego smoka akurat muszę założyć całą białą zbroję, skoro tak. Oż to się... Dobra, teraz pytanie, czy ten smok coś... Czerwony też jest! Chodźcie tu! Ej, tylko mam nadzieję, że wy się nie pogryziecie, nie? Nie pogryzicie się? Dobra, ciebie na chwilę odłożę i ciebie też muszę nazwać, tak?
Dobra, mamy drugiego smoka i mamy też go na ramieniu. Jest... Ale kozacki, dobra. Odkładamy cię. Nie będziecie się bić, prawda? Okej, i teraz co możemy z nimi zrobić? Dobra, mamy napisane dokładnie, co to jest. Jest to mężczyzna, płeć męska i słuchajcie, ma... Jest trochę głodny. A ten to jest... Aha, ten to jest samiczka. Okej, mamy samce i samiczkę, fajnie. To jest akurat spoko. Co, możemy ich teraz uprać na przykład? Tego lodowego mogę w złotą zbroję ubrać? Mogę. A tego w diamentową? Ten niech będzie miał diamentową, będą lepiej wyglądały. Też nie. Dobra, gorzej wyglądają. Czekajcie, czekajcie. Może zrobimy na odwrót. Ciebie w diamentową, no troszkę lepiej. I ciebie w złotą, troszkę lepiej. Chociaż szczerze mówiąc, te zbroje nie są jakieś mega fajne. Ale słuchajcie, musicie mieć obronę. Musicie się bronić, musicie być... A w sumie to wy powinniście mnie bronić. I mamy, słuchajcie, jeszcze coś takiego jak dragon meat. Czyli mięso jakby dla smoka. Nie, że smoka tylko dla smoka. I powinniśmy móc je jakoś... O, jest! Jest, możemy, słuchajcie, jest, jedzą. Jedzą nasze mięso. Możemy je karmić. Dawaj, jedz, 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 jedz. Jaki on jest wielki. I co teraz? I teraz pokaż, co jest. Ma 25 dni, słuchajcie, i jest na drugim stage'u. Czy coś ty możesz zrobić teraz, halo? Panie smoku, nie? A ty? Dobra, powiększymy tego też. Który ty masz stage już? O, co jest? Czy ja mam go na ramieniu? Jaki on jest gigantyczny. Jak ja go trzymam? Przecież ty jesteś za ciężki, Heniek. Masz. Jedz sobie, jedz. Aha, i na drugim stage'u już nie możemy je brać na ramię. Okej, rozumiem. Czyli oba są na drugim stage'u, no to może weźmiemy, spróbujemy zdobyć jeszcze większy stage. Zobaczymy, czy można coś jeszcze robić. Okej, patrzcie, jaki on jest już duży. Jaki on jest gigantyczny w porównaniu do tego. I do porównaniu do tych malutkich, które były przed chwilą. Okej, jaki on duży. Jest! Słuchajcie, mamy... Możemy latać na smoku! O! Kurde, to jest kozak. To jest kozak. Dobra, zlatujemy niżej. Panie smoku, spokojne lądowanie, proszę. Ale ty jesteś gigantyczny, jakie masz dobre, fajne ślepia w ogóle. I co, możemy latać na tobie? Masz trzeci stage i 50 dni. Okej, w porządku. No to tylko teraz tak, czy możesz coś jeszcze robić? Tutaj coś masz, tak? Aha, okej, możemy gryźć i zjadać tak naprawdę. Ciekawe, czy on teraz za pomocą tego się powiększa jakkolwiek. Uwaga, zobaczmy, czy to działa. Nie, słuchajcie, w ten sposób on nie zwiększa się jakby. No to spoko, tylko po prostu może rozwalać. A czy na przykład takie drzewo? Ty rozwalasz takie drzewa, czy nie? No co, taki wielki smok i nie możesz rozwalić drzewa? Come on. No dobra, możemy nim latać na pewno. Uwaga, wypróbujmy to. O, powiem wam, że to latanie to jest na pełnym kozaku. To jest najfajniejsza rzecz ze wszystkich, że można latać na tym smoku. Dobra, zlatujemy na dół. O nie! Gdzie ty? Ty, jak wylądował śmiesznie. Dobra, to latanie jest naprawdę mega. Ale słuchajcie, nie możemy zostawiać ich. Nie możemy ich zostawiać tak w taki sposób. Muszą być równe sobie, więc ciebie też tutaj masz na karmie. Więc teraz na tobie także sobie polatam chwilę. Co jest mega, mega fajne. Tak to epicko wygląda. O, te smoki są tak dobrze zrobione w ogóle. Tak ładnie to wygląda. No i dobra, spadamy na dół. O, nie wiem, co to było. Dobra, co wy jeszcze możecie robić oprócz tego? Czy jakaś cokolwiek innego robicie jeszcze? O, gdzie ty lecisz? Gdzie ty lecisz? Chodź tu. Czemu on sobie gdzieś poleciał? Chodź tu, wracaj, wracaj, wracaj. Dobra, słuchajcie, musimy go złapać jakoś. Ten smok musi nam pomóc. Lecimy do niego i każemy mu ustać w miejscu. Uwaga, dragon is staying. Halo, czemu ty się nie słuchasz w ogóle? Smoku, gdzie wy latacie, kurde? Gdzie wy... O nie, spadłem znowu po raz kolejny. Nie wiem, jak się, słuchajcie, spada w dół. Nie wiem, dlaczego tam gdzieś tam lata. Ej, co? Co to było? Widzieliście to? O kurde, my możemy czymś takim strzelać? Zamrażamy totalnie wszystko, co jest na naszej drodze. Ale sztos. Dobra, dobra, to teraz zejdźmy sobie. Spadnij, smoku. A gdzie jest ten drugi? Jak co drugiego? Gdzie jest mój ogniowy smok? Dobra, słuchajcie, jest problem. Nie dowiemy się, w jaki sposób strzela ogniowy smok, ale jestem pewien, że po prostu ogniem i że pali wszystko. Ale ty, panie smoku, proszę za mną. Chodź, chodź, chodź. Lecimy na powierzchnię i zrobimy jeszcze jedną fajną rzecz przed końcem. Słuchajcie, czyli sprawdzimy, jakiej wielkości ten smok może być tak naprawdę. Więc uwaga, maksujemy. Jak na razie ma, słuchajcie, 50 dni. Trzeci. Lecimy. A ty mi... Poszedł spać. Ale słodki. Poszedł spać. Tylko dlaczego ty poszedłeś spać, jak mnie zombiak goni akurat? I creeper. Ty dostał w ogóle od creepera i się w ogóle nie opuścił. O co chodzi? Ej, a czy ty możesz wstać? Wstaniesz, czy będziesz spał? I znowu idzie spać. Dobra, a jak dostaniesz żarcie? To dalej śpi. Je. Wszyscy. No dobra, to słuchajcie, daję mu więcej żarcia, póki śpi. Obudzi się, będzie wielki. Zobaczymy, jak największy może być ten smok, ale już w tym momencie jest gigantyczny. Jeszcze większy? Co? Jeszcze? Max, tak? Już się nie powiększa, słuchajcie. 144 dni i stage 5. Zobaczmy, jak... No, usiadłem na nim. Jaki on jest gigantyczny. Szkoda, że nie mogę zobaczyć z daleka, jak to wygląda. Gdzie ty jesteś, smoku? Tam jest! Czemu ty tam się pojawiłeś nagle? Słuchajcie, ogarnijcie, jaki on jest gigantyczny! Co się tutaj dzieje? Ja jestem taki malutki w porównaniu do niego, patrzcie na to! Ej, tylko czemu on nas nie broni w ogóle? Pajoki nas atakują, a ten nic sobie nie robi, śpi. Trochę to słabe. Akurat, że śpisz, smoku. On nawet nas nie widzi po prostu, jesteśmy tacy mali. Dobra, ja chcę ogniowy miecz jednak.
Ogniowym mam wrażenie, że jakby lepiej się trochę walczy. A masz, paszowon. O, słuchajcie, nasz smok wstał. O, kurde. Dzień doberek, witam. Ale masz wielką paszczę. Skakuję na ciebie. Jestem, słuchajcie, na smoku. I zobaczmy, jak teraz on strzela. Aha. Strzela tak, że mnie wywaliło z serwera, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Te smoki są naprawdę kozackie. Jeżeli wam się spodobały, zainstalujcie sobie, bo naprawdę fajna zabawa. Do zobaczenia następnym razem w następnych odcinkach, w których już będę razem z ekipą. Do zobaczenia, na razie. Cześć, do jutra. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!